Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Co narcyz robi, jak nie jesteś obok? Czasem może ci się wydawać, że narcyz chce być sam, że chce chwilę oddechu. Może potrzebuje miejsca czy czasu, może nawet tak właśnie ci powiedział. W przypadku narcyza to niemożliwe. Narcyz nie może być sam. Narcyz jest tak skonstruowany, że nie może być sam. Zawsze musi mieć jakieś źródło zasilania, a nawet jedno źródło to za mało. Narcyz nie jest w stanie przeżyć, będąc samemu. Czy ty jesteś w stanie żyć bez tlenu? Jak długo? Nie jesteś. A narcyz potrzebuje źródeł zasilania jak tlenu. Nie jest w stanie bez nich żyć. Narcyz nie jest w stanie żyć, gdy nie jest w centrum uwagi, gdy ludzie nie poświęcają mu czasu i energii, gdy ludzie się nim nie zachwycają. Dlatego robi wszystko, by się wyróżniać, by zwracać na siebie uwagę. Narcyz potrzebuje ludzi, by móc komuś zaimponować, by sprawić pozytywne wrażenie, by ludzie o nim mówili, by go podziwiali. Narcyz potrzebuje źródeł zasilania, by poczuć się lepiej. Potrzebuje kogoś oszukiwać, potrzebuje ograć wszystkich swoimi sztuczkami. Narcyz używa podstępu, by ludzie brali go za kogoś zupełnie innego. I swego czasu ty byłeś kimś takim, kto dał się nabrać, ale już jesteś na właściwej drodze. Już wracasz, czy powróciłeś do rzeczywistości i wiesz, że to wszystko była iluzja. To wszystko było jednym wielkim kłamstwem. Narcyz okazywał ci zaangażowanie, dopóki się nie znudził. Narcyz uważał, że nigdzie się nie wybierasz, brał cię za pewnik, nie zależało mu. Wtedy właśnie stwierdził, że chce czegoś nowego. Nowe rzeczy, nowe zabawki wyzwalają w narcyzie to, czego cały czas szuka, niczym narkotyku. Narcyz szuka dużych dawek adrenaliny i dopaminy. Jak coś jest nowe, to jest ekscytujące. Jak o czymś nie wiesz, a on o tym wie, to czuje się o wiele lepiej. Czuje się lepiej, jak robi z ciebie głupka, jak mówi ci o czymś, jak kłamie w żywe oczy, a ty to kupujesz. Ty mu ufasz, a on się cieszy, że cię okłamuje i śmieje się wewnątrz. Narcyz znalazł nowe źródło zasilania i nie dbał już o ciebie. Zostałeś odsunięty na bok. Zostałeś postawiony do kąta, odłożony na półkę, schowany do garażu czy na strych. Narcyz już zajmował się kimś nowym. Powiedział ci, że potrzebuje czasu, że potrzebuje trochę miejsca. Narcyz kończy związki nagle i brutalnie, bez wyjaśnienia. A czasem nawet jeszcze próbuje zachować maskę i grać dalej w tę grę. Może po prostu zniknął albo się spakował. Dostałeś SMS-a czy usłyszałeś jedno zdanie. Wystarczyła jedna kłótnia. Tak czy inaczej, dorośli ludzie, dojrzali ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, a z narcyzem nie ma miejsca do rozmów. Nie ma miejsca na kompromis, nie ma miejsca na dogadanie się, bo z narcyzem nie można się dogadać.
On już podjął tą decyzję dawno temu. Nie odzywał się do ciebie od dawna, lub wręcz odwrotnie, krytykował cię bardzo często, stał się odpychający, nieraz wulgarny. Wywoływał kłótnie o byle co. Byłeś obwiniany o wszystko, nawet zła pogoda była twoją winą. Zwykle zaczynasz się czuć tak źle, że sam dajesz narcyzowi dokładnie tego, co chce. Czyli miejsca, przestrzeni. Usuwasz się na bok. Czy to mniej, czy bardziej świadomie go ignorujesz. Narcyz nigdy nie powie ci, jak jest. Nigdy nie powie, na czym stoisz. Nie dowiesz się, dlaczego potrzebuje nagle więcej miejsca, przestrzeni czy czasu, a kryje się za tym zawsze to samo. Ktoś jeszcze. Narcyz nie chce, żebyś wiedział, co robi, gdy nie ma cię obok, gdy nie jesteś w pobliżu. Nie chce, byś wiedział, jakie ma plany, co knuje, co kombinuje, co tu się właściwie odwala. Narcyz chce cię pozostawić w ciemności, z jedną zapałką, która zaraz zgaśnie. Wtedy nie będziesz miał pojęcia, co dzieje się tuż przed twoim nosem. I o to właśnie mu chodzi. Narcyz myśli, że nic nie wiesz, że jak jesteś odstawiony na bok, to niczego nie podejrzewasz, a nawet jeśli, to wtedy jeszcze bardziej go to nakręca. Gdy narcyz nie okazuje ci już zaangażowania, gdy potrzebuje miejsca, czasu czy przestrzeni, to poszukuje, pozyskuje nowe źródło lub źródła zasilania. Niezależnie czy jest poza domem, w pracy, w delegacji, poszedł do sklepu, załatwia sprawy na mieście, spotyka się z kolegami, każda wymówka będzie dobra, a ty w nią uwierzysz, bo niby dlaczego miałbyś nie uwierzyć? Narcyzowi nie będzie przeszkadzało, nawet to, gdy będziesz obok. Czasem będzie pisać z nowym źródłem zasilania, będąc obok ciebie, a czasem nawet będzie odsłuchiwać na słuchawkach wiadomości głosowe. Narcyz nie ma żadnych skrupułów i myśli, że się nie zorientujesz. Zawsze będzie to kolega czy koleżanka z pracy. To nic takiego. Im bardziej podejrzliwy będziesz, tym bardziej zostaniesz skrytykowany. Zostaniesz oskarżony o dziecinność, o zazdrość, o to, że masz coś z głową. Ale narcyz nigdy się nie przyzna. Czasem wyjdzie i będzie spędzał więcej czasu w innym pomieszczeniu niż z tobą. Może czasem nawet być to łazienka. Narcyz stara się już zaimponować nowej zabawce. Narcyz chce mieć kilka, chce mieć wiele źródeł zasilania naraz. Nigdy nie miałeś narcyza na wyłączność. Nikt nigdy nie będzie miał narcyza na wyłączność. Nikt nie będzie wystarczająco dobry. Jedna osoba to zawsze za mało. Narcyzowi nie wystarczy to, że ma ciebie. Narcyz ci nie ufa. Jest niepewny. Narcyz nikomu nie ufa. Potrzebuje wielu par oczu skupionych na sobie. Pojawi się coraz więcej wymówek, by nie mieć dla ciebie czasu. Czasem narcyz mści się na tobie za coś, czym go uraziłeś. Odpycha cię i robi to celowo i świadomie. Nie powie ci, co go uraziło. Nie będzie chciał wyjaśnić sytuacji, tylko zacznie cię źle traktować. Może mieliście różnicę zdań, cokolwiek by to nie było. Uraziło narcyza i właśnie w ten sposób będzie się mścić. Narcyz uważa, że zasłużyłeś na zemstę, że potrzebuje wyrównać rachunki. Zdarza się, że gdy nie ma cię w pobliżu, to narcyz popadnie w swoje nałogi, popadnie w swoje uzależnienia. Narcyz pójdzie w tango,
ale wcale nie potrzebuje do tego dwojga. Ma wachlarz możliwości od alkoholu, tabletek, narkotyków, po ryzykowne, nieodpowiedzialne zachowania na krawędzi, czy to łamiące prawo, może hazard, zakupoholizm, objadanie się, seksoholizm, gry. Narcyz nie zna umiaru. Jak zacznie, to często nie wie, kiedy skończyć, nie może skończyć. To ucieczka przed rzeczywistością, która go przytłacza. Narcyz ucieka jeszcze bardziej w świat iluzji. Poszukuje jakiegoś bodźca, by się oderwać od rzeczywistości, by poczuć ulgę i ukojenie od tego, co go otacza. Narcyz poszukuje wszelkich rozrywek, ponieważ nienawidzi siebie i otaczającej go rzeczywistości. Gdy nie jesteś obok, to często narcyz przygotowuje się już do odrzucenia. Narcyz chce się ciebie najzwyczajniej w świecie pozbyć, ale jeszcze domyka całość. Jeszcze nie jest całkiem przygotowany. Jeszcze nie jest całkiem zdecydowany, że to już, ale prace nad tym nieprzerwanie trwają. Narcyz korzysta na tym etapie już z dwóch lub więcej źródeł zasilania, ale jeszcze cię wykorzystuje, jeszcze cię trzyma, bo nadal coś od ciebie dostaje. Narcyz sprawia, że czujesz się niepewnie. Zastanawiasz się, co tu się dzieje. Chcesz rozwiązać zagadkę, chcesz to jakoś naprawić. Nie wiesz jeszcze, co się stanie, ani kiedy to się stanie. Nie podejrzewasz, że tak nagle to się wszystko zakończy. Nie wiesz, że można tak to nagle, brutalnie zakończyć, jak gdyby nigdy nic to nie znaczyło. Narcyz pozostawia cię w stanie, w którym nie masz kontroli nad sytuacją. Cokolwiek byś nie robił, jakkolwiek byś się nie starał, nie zauważasz polepszenia. Narcyz knuje za twoimi plecami w najlepsze. Planuje starannie kolejne kroki. Ma już to wszystko ułożone w głowie. A ty nie wiesz, że sypiasz z wrogiem. Sypiasz z wrogiem, nawet jeśli sypiacie już osobno. Mieszkasz z wrogiem, który chce cię zniszczyć, który przygotowuje sabotaż. Narcyz przygotowuje kolejne wymówki. Usprawiedliwia się, że jest czymś zajęty. Wszystko stało się ważniejsze od ciebie, a tak naprawdę pozyskuje nowe źródło zasilania. Narcyz przygotowuje brutalny plan zastąpienia cię kimś innym. Dla narcyza nie ma przeszkód, by oba źródła zasilania znalazły się w drzwiach obrotowych. Jedno wyleci na zewnątrz, a drugie wleci do środka i to wszystko. Im więcej czasu spędzasz z narcyzem, tym większym problemem się dla niego stajesz. Narcyz zacznie postrzegać cię jako ciężar, jako kulę u nogi. Nie będzie już czuł się komfortowo w pobliżu ciebie. Będziesz go irytować. To dlatego, że wie, co robi na boku. To nie jest twoją winą. Narcyz będzie chciał spędzać z tobą jak najmniej czasu. Będzie go spędzał tylko wtedy, gdy to konieczne. Może ograniczycie się do wspólnego posiłku, a i to nie zawsze. Może będzie to już tylko noclegownia, a nie dom. Dla narcyza jesteś potrzebny tylko, jak czegoś chce. Służysz tylko jako środek do celu. Musisz być użyteczny, przydatny, a związek z narcyzem zawsze ma datę przydatności do spożycia. Gdy narcyz cię już zużył, spożył, przemielił, to może cię już tylko wypluć. Może cię już tylko wydalić w ten czy inny sposób. Dla narcyza jesteś już zbędny. Dopóki jeszcze dostarczasz mu korzyści, będzie chciał cię zatrzymać. Będzie chciał mieć z tobą kontakt, czy pozostać w cudzysłowie przyjaciółmi. Nie możesz się przyjaźnić z wrogiem.
Nie możesz pozostać z narcyzem przyjaciółmi, bo najpierw musielibyście nimi w ogóle być, a ty byłeś w związku z aktorem, który odegrał rolę, a jest kimś zupełnie innym. Nie znasz tej osoby. Nie wiesz, z kim miałeś do czynienia. Dopiero to odkrywasz i wolałbyś nigdy nie dokonywać takich odkryć. Ale by ruszyć do przodu, jest to niezbędne. Tylko w ten sposób jesteś w stanie przestać myśleć o narcyzie. Przestać myśleć, że coś straciłeś. Nic nie straciłeś. Odzyskałeś wolność. Żyłeś w Matrixie. Żyłeś w iluzji z kimś, kto nie jest nawet prawdziwy. Jest wytworem twojej wyobraźni. Narcyz zatrzymuje cię jeszcze nie dlatego, że mu zależy. Nie dlatego, że o ciebie dba. Nie dlatego, że planował z tobą wspólną przyszłość. Tylko dlatego, że jeszcze coś mu od siebie dajesz. Nawet jeśli to już jest tylko paliwo, tylko twoje reakcje. Czasem już tylko żywi się twoim bólem i cierpieniem. Zostawia cię nieszczęśliwego tylko po to, by obserwować efekty swojej sadystycznej pracy, którą wykonywał przez wiele tygodni, miesięcy, a ty o tym nie wiedziałeś. Narcyz nie chce związku, nie chce miłości, nie chce partnerstwa, chce jedynie kontroli, chce władzy, chce manipulacji, kłamstw, podstępu. Chce, by inni wierzyli w iluzję, którą stworzył. Narcyz chce kogoś, by spełniał wszystkie jego polecenia. Narcyz nie posiada empatii, nie posiada zdolności do uczuć wyższych. Nie jest w stanie nikogo pokochać, nie jest w stanie stworzyć więzi z innym człowiekiem. Narcyz skupia się tylko na sobie. Jego potrzeby są najważniejsze, a ty się nie liczysz. Dlatego, gdy nie ma cię obok, narcyz zachowuje się tak, jakbyś nie istniał, bo w jego umyśle, gdy nie ma cię obok, to nie istniejesz. Może ci się wydawać, może tak cię zmylił narcyz, że potrzebuje czasu, że chce być sam, ale narcyz nie może być sam. To kolejne kłamstwo, to zwyczajnie niemożliwe, by narcyz był sam. Narcyz nie lubi być sam ze sobą, nienawidzi być sam ze sobą. Chce tego za wszelką cenę uniknąć, dlatego wiecznie jest czymś zajęty. Jeśli słyszysz od narcyza, że chce być sam, to tak naprawdę nie chce być z tobą. Chce być z kimś innym. Narcyz już cię wykorzystał, wie o tobie wszystko i zwyczajnie się znudził. Teraz chcę po raz kolejny przeżywać złoty okres na nowo. I tak samo było z tobą kiedyś. Złoty okres kiedyś się skończy, przeminie bezpowrotnie i narcyz poszuka tego u kolejnej osoby. Czasem narcyz wie, że go rozgryzłeś. Wtedy już nie ma sensu grać w tą grę, bo to nudne. Narcyz gra tylko wtedy, gdy myśli, że jeszcze może wygrywać. Narcyz wybierze nowe rozdanie. Woli czystą kartę niż ciebie. Nie odbieraj tego personalnie, bo nie ma to nic wspólnego z tobą. Po prostu narcyz jest tak beznadziejnie skonstruowany, że idzie po najmniejszej linii oporu. Po co miałby się męczyć z tobą, jak już go rozgryzłeś, jak stawiasz warunki, masz jakieś granice? On chce niczego nieświadomej kolejnej ofiary, którą łatwo mu będzie zmanipulować. Twoje paliwo nie jest już takie jak kiedyś, bo nie jest nowe. Dlatego narcyz chce nowego. Samochód jest nowy tylko z danego rocznika. Rok później jest już stary. Wyszedł nowy model, nowy rocznik i trzeba go zmienić. Ty już wiesz, że z narcyzem jest coś nie tak, jest dużo nie tak. Wiesz, że narcyz ma wybujałe ego. Nie jesteś już tak podatny na manipulacje. Wiesz, że to wszystko iluzja.
Narcyz nie chce, byś wprowadzał rzeczywistość do jego świata iluzji. On chce pozostać w Matrixie. Narcyz nienawidzi rzeczywistości i nienawidzi ciebie za to, że mu o niej przypominasz. Narcyz nie chce prawdy. Chce żyć w swoim świecie fantazji, w swoim świecie iluzji i urojeń. Gdy już nie widzisz go jako wspaniałego, zauważasz jego wady, to jesteś nieprzydatny. Narcyz potrzebuje kogoś, kto zawsze przyzna mu rację, weźmie winę na siebie i poklepie po plecach, odwalając za niego całą brudną robotę. Wyobraź sobie, że narcyz to bazyliszek, a ty nagle zacząłeś mu przystawiać lustro przed nosem i chodzisz tak za nim. Po co więc miałbyś mu być potrzebny, żeby umierał od spoglądania w lustro? Narcyz chce się ciebie pozbyć właśnie dlatego, bo zauważasz, kim jest i mu o tym przypominasz. Ostatnie, czego chciałby narcyz, to zauważyć to, kim jest naprawdę. Narcyz chce tylko iluzji, chce tylko potwierdzenia dla odgrywanej przez siebie roli, chce tylko potwierdzenia maski. Jeśli nie przyznajesz mu w tym racji, to możesz równie dobrze wyparować. Dla narcyza możesz już równie dobrze być martwy, bo żyjąc stanowisz dla niego zagrożenie. Znasz już jego sekret. Nigdy nie myśl, że nie jesteś wystarczająco dobry. Człowiek nigdy nie powinien tak myśleć. Isaac Asimov. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.